Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można rozwiązywać równania algebraiczne. Sposobów na rozwiązywanie równań jest dużo. Ja Wam pokażę taki mój sposób. Dobrze? No i mamy tak. Taki przykład Wam dam. Masz 2x plus 5 i to będzie równe 7. To jest przykład równania algebraicznego. Równania, bo mamy w środeczku równa się. Jak tak się przypatrzymy, to widzimy, że to jest jakby jedna strona równania lewa, potem jest w środeczku równa się, a potem jest prawa, tak? No i my w ogóle, żeby rozwiązać równa się, to chcemy dowiedzieć się, ile wynosi x. Czyli musimy wszystko zrobić, żeby na końcu otrzymać, że x jest równe jakiejś liczbie. I teraz jak to robić? No jest, sposobów jest dużo, ale możemy sobie taki sposób zrobić. O, weźmiemy sobie, coś Wam jeszcze tu pokażę. To jest tak jakby ta lewa strona równania, tak? Lewa. A to jest tak jakby prawa. No bo znajduje się po prawej stronie znaku równa się. Zgadza się? Dobrze. I teraz co możemy z tym zrobić? Moi drodzy, możemy tak zrobić, żeby po tej lewej stronie zostały nam tylko x-y, tak? No to patrzmy, czy po lewej stronie mamy jakieś x. No ja tu widzę 2x jest po lewej stronie, tak? Po dobrej stronie. Jeżeli to jest po dobrej stronie, to tylko sobie te x-y przepiszemy. No ale tutaj ta liczba jest po lewej stronie i ona nam tu troszkę nie pasuje. Najlepiej byłoby ją przerzucić na prawą stronę. No dobra, jeżeli chcemy ją przerzucić, to musimy sobie napisać x. I teraz jeżeli przerzucamy tą liczbę na drugą stronę, to musimy ale jej zmienić znak. Takie są zasady. No to zmieniamy tej liczbie znak i piszemy minus 5. Dlaczego minus 5? No bo tu było plus 5, tak? Jak zmieniamy znak, to z plus 5 robimy minus 5. No dobrze, tą liczbę przerzuciliśmy. No ale po prawej stronie już była sobie na dobrym miejscu liczba i ta liczba miała znak dodatni, bo jeżeli nie ma nic, to znaczy, że jest znak dodatni. Jak to było po dobrej stronie, to wystarczy to tylko przepisać. No i moi uczniowie mnie pytali na lekcji, czy to jest ważne, czy najpierw to przerzucamy na tą stronę, a to przepisujemy, czy najpierw to przepisujemy, a to przerzucamy. Wiecie, to jest obojętne. Tu akurat zrobiłam, że najpierw przerzuciłam, zmieniłam znak i przepisałam, ale gdybyśmy najpierw przepisali, to byłoby 7, tak? I co? Minus 5. To by było całkiem to samo. To nie ma znaczenia, jak kto woli, tak robi. Dobrze? No i słuchajcie, co nam teraz z tego wyszło? No po tej stronie mamy sobie te nasze 2x, chwilowo nic z tym nie możemy zrobić, ale tutaj widzimy, że po tej stronie dałoby się dodać te liczby, bo to jest liczba zwykła i liczba zwykła, to dałoby się je dodać. No dodać albo odjąć, to jak zawsze mówię, to zależy od znaków, prawda? No bo tutaj ta liczba ma znak ujemny, ta liczba ma znak dodatni, to jeżeli liczby mają różne znaki, to wartości trzeba odjąć od większej mniejszą, czyli od 7 odejmujemy 5, wyjdzie 2, a znak bierzemy od tej liczby, która miała większą wartość. No większą wartość miało 7, czyli powinno nam wyjść plus 2. Dobrze, no i fajnie. I mamy już tak, że po jednej stronie tylko x, po drugiej liczba, ale tutaj nam ta liczba psuje, bo my chcemy mieć, że sam x, jeden x jest równy czemuś, a tu mamy 2x. To co się wtedy robi? Słuchajcie, to wtedy trzeba te obydwie strony podzielić przez tą liczbę, która nam tu przeszkadza, czyli przez 2. To jest ta liczba, tak? Te 2 to dzielimy przez te 2. No i co nam z tego wyjdzie, jak to sobie podzielimy? Tu nam w końcu zostanie 1x, no bo 2 podzielone przez 2 to zawsze wyjdzie 1x. Po to się to robi. Jeżeli zawsze podzielimy przez to, co tutaj jest przy tej liczbie x, to zawsze nam na końcu wyjdzie 1x. Bo liczba podzielona przez taką samą liczbę zawsze daje 1, czyli wyjdzie nam fajnie 1x. Dobrze,
No i piszemy nasze równe się. Pamiętamy, że one zawsze musi być tak mniej więcej w środeczku. I najlepiej sobie pisać jedno pod drugim równanie. No i obliczamy, co nam zostało. 2 podzielone przez 2. A to też jest 1, prawda? No i wyszło nam, że x jest równe 1. I to jest koniec naszego równania, tak? I gdybyśmy teraz pod x wstawili jedyneczkę, to ciekawe, czy by nam to wyszło, że lewa strona jest równa prawej. No, spróbujmy tak w głowie zrobić. Słuchajcie, pod x wstawilibyśmy jedynkę, to by było 2 razy 1 jest 2. I 2 plus 5 jest 7. No jest 7, prawda? Czyli wyszłoby, że 7 jest równe 7. Dobrze, najlepiej trenować, to zróbmy sobie teraz taki przykład. Weźmy sobie teraz 3x, odjąć tam powiedzmy jakieś 5, równa się. I teraz będziemy mieć co? 9x i powiedzmy odjąć 8. Niech będzie takie równanie. No i co tutaj znowu mamy? No oczywiście mamy lewą stronę jak zawsze i prawą stronę. No to chcielibyśmy mieć po lewej stronie x, tak? Czy mamy już tu coś po dobrej stronie? No mamy 3x, tak? To jeżeli to jest po dobrej stronie, to tylko to przepisujemy z takim znakiem, jaki był na początku. A jak nie ma nic, to znaczy, że jest plusik. Ale plusika nie musimy na początku pisać. Dobrze, czyli tu było 3x. No nie ma tu już nic więcej z x-ów po tej lewej stronie, ale widzimy, że tutaj są x-y po prawej stronie. Jak są po złej stronie, to musimy je przenieść na tą lewą stronę, ale pamiętamy, że jak przenosimy, to zmieniamy zawsze znak na przeciwny. Czyli jeżeli tutaj było plus 9x, ktoś powie, ale jak plus, jak tu nic nie pisze? No bo jak nic nie pisze, to znaczy, że jest plus. Gdyby był minus, to trzeba by go było tutaj napisać. Dobrze? Czyli jak nie ma nic, to znaczy, że jest plusik. No więc jak przenosimy, a był plusik, to musimy teraz napisać co? No minus, oczywiście minus 9x, bo przenosimy całe to wyrażenie. Dobrze? No i piszemy sobie teraz równe się. I co teraz musi być po prawej stronie? No i tu Wam mówiłam, że albo najpierw będziemy coś przenosić na prawą stronę, albo przepisywać, to nie ma znaczenia. Zróbmy sobie, że najpierw popatrzmy na prawą stronę i zobaczmy, czy coś tu już było. No była tu już jakaś sobie liczba samotna. To jeżeli ona była po dobrej stronie, to my ją tylko przepiszemy razem z jej znakiem. Czyli było sobie minus 8, to musi nadal być minus 8 po prawej stronie. Ale jeszcze zwykła liczba była tutaj po tej stronie lewej. No i my nie chcemy jej mieć po lewej, bo my wszystkie liczby staramy się przerzucić na prawą. No a skoro było sobie minus 5 po lewej stronie, to jak przeniesiemy na prawą, to zmienimy znak i będzie plus 5. Dobrze. No więc mamy uporządkowane. X są po lewej stronie, a wszystkie liczby są po prawej. To teraz możemy sobie zliczyć podobne do podobnych, pamiętacie? O! No to słuchajcie, mamy teraz tak. 3x po lewej stronie i odjąć 9x. No ta liczba była dodatnia, ta liczba jest ujemna. Jeżeli są różne znaki wartości, odejmujemy od większej mniejszą. 9 odjąć 3 jest 6. Ale dziewiątka miała większą wartość, to bierzemy od niej znak, a znak dziewiątki to było minus. Czyli wyjdzie nam minus 6x jest równe, A co tu nam z tego wyjdzie? No tutaj też mamy jedną ujemną, jedną dodatnią, to wartości odejmujemy. Od 8, 5 będzie 3, ale ósemka też miała większą wartość, to znak wyjdzie nam minus 3. No i mamy takie. Minus 6x równa się minus 3. Ale my nie chcemy minus 6x, my zawsze chcemy mieć tylko 1x. To co się wtedy robi? Trzeba się pozbyć tej minus 6. To zawsze się robi tak samo, że dzieli się wszystko no, przez tą liczbę, która jest przy x. No ale tym razem przy x, słuchajcie, jest minus 6. Nie możemy sobie tu od razu minus 6 napisać, bo byłoby dzielenie koło minusa. A dwa znaki zawsze rozdzielamy nawiasem. Dobrze? Czyli podzielimy sobie wszystko przez minus 6. Dobrze.
No to jak to zrobimy? To oczywiście minus 6 podzielone przez minus 6 wyjdzie nam 1x, bo zawsze to po to robimy, nie? Żeby wyszedł nam sam x, to dzielimy przez to, co jest tutaj przy tym xiku. No ale co tutaj teraz wyjdzie? Równa się, tak, o, równa się. No i co nam tutaj wyjdzie? Mamy do podzielenia minus 3, tak, podzielić przez minus 6. Słuchajcie, i minus przez minus da nam zawsze plusik. A co tutaj musimy zrobić? No jeżeli jest taka tutaj mniejsza liczba, to najlepiej zapisać to sobie w postaci ułamka. Dobrze? No i moi drodzy, ułamek. Ja spróbuję to tutaj tak fajnie jakoś to napisać. Dobrze? Pamiętamy, że minus przez minus daje plus, to znakiem się już nie zajmujemy i napiszemy sobie tylko cyferkę 3. O, ja tak sobie fajnie napiszę. I ułamek i będzie 6, tak? Czyli co nam wyszło? No 3 szóste. O, powiedzmy, że to jest 6, tak? Wyszło nam 3 szóste. No ale co się da zrobić z 3 szóste? Zawsze sprawdzamy ułamek, czy się da skrócić. No 3 się da podzielić przez 3, ale 6 też przez 3. To skracamy. No to skracamy. 3 przez 3 wyjdzie nam ile tutaj? 1, dobra. A 6 przez 3 wyjdzie nam co? 2. No dobrze. Okej. No to teraz będę mogła sobie tutaj zapisać po lewej stronie, co? Że x jest równy. I co mi z tego tutaj wyszło? 1/2, tak? Spróbuję to znowu fajnie napisać. No, fajnie to pojęcie względne, nie? Zobaczymy, czy mi się uda. Czyli wyjdzie nam z tego, że to jest 1/2. O, czyli w ten sposób robimy, jeżeli nam wyjdzie tutaj mniejsza liczba, tak? A tutaj większa. No to taki przykład znowu też mamy zrobiony. No to zobaczmy, co nam tutaj teraz wyjdzie, dobrze? No to zróbmy sobie może coś takiego. Minus 9, tym razem tutaj sobie damy plus 4x, równa się, a teraz sobie tutaj zrobimy na przykład 1, odjąć 5x i dodać 6. No mamy coś takiego. No dobrze, znowu mamy lewa strona równania, tutaj prawa. No to sobie zobaczmy, czy po lewej stronie mamy już jakieś xiki. No mamy, prawda? Tutaj już mamy sobie fajnie 4x ze znakiem plus. To przepisujemy 4x, tak? Pamiętamy, że jak piszemy całkiem na początku, to plusika się nie pisze. 4x było po dobrej stronie, przepisaliśmy, ale tu widzimy, że jest po prawej stronie minus 5x, a chcemy jej mieć po lewej, tak? To jeżeli chcemy przenosić na drugą stronę równania, to pamiętajcie zawsze o tym, że trzeba zmienić znak na przeciwny, czyli był minus, to teraz napiszemy co? Plus 5x, tak? No i x było tutaj tylko po jednej stronie, to 4x, po tej było minus 5x, więcej nie ma. To piszemy równa się. I teraz wszystkie zwykłe liczby, tak, bez xików, przerzucamy na prawą stronę albo przepisujemy, jeżeli już były po prawej stronie. No i tutaj ja widzę, że już była sobie jedyneczka, to możemy ją sobie zapisać. I czy po prawej już coś było? No była już szóstka, prawda? No to możemy sobie plus 6 też napisać. I teraz sprawdźmy, czy było coś po lewej stronie. No była minus 9, tak? Przerzucamy ją na drugą stronę, to zmieniamy jej znak. No i patrzcie, tym razem wszędzie wyszły nam same plusiki, ale nam fajnie wyszło. No to 4x plus 5x, to ile nam wyjdzie? 9x, tak? A tu wszystko dodatnie, no to mamy 1 plus 9, 10, no to będzie tutaj 16, tak? Dobrze, no fajnie, ale my chcemy wiedzieć, ile 1x się równa, a tu mamy 9, to już wiecie co? To musimy podzielić, tak? Obie strony przez co? Przez to, co znajduje się przy x, czyli przez 9. Dobra. No to jeżeli to zrobimy, to co nam tutaj wyjdzie? Sam x, no bo 9
podzielone przez 9 na pewno da x i po to to robimy, prawda? Przypominam Wam, że po to to robimy, żeby wyszedł nam sam x. A tutaj co nam wyszło? 16 podzielone przez 9. Tym razem jest to większa liczba. No to chyba się to nie wydzieli tak w całości. To będzie, bo jakiś ułamek wyjdzie. To zastanówmy się, ile dziewiątek mieści się w 16. No dwie nie, bo byłoby 18, czyli jedna cała, tak? No i teraz ile reszty zostanie? 9, a tutaj mamy 16. No chyba 7 reszty, tak? To co nam z tego wyjdzie, jeżeli 7 reszty? No to chyba będziemy musieli zapisać, że zostanie nam 7, czego? No dziewiątych, prawda? 7 dziewiątych. Czyli wyszedł nam sobie taki ułamek, tutaj tą siódemkę troszkę poprawię. Dobra, czyli wyszło nam 7 dziewiątych. Czyli gdybyśmy to 1 7 dziewiątych wstawili w x wszędzie, to musiałoby nam wyjść, że lewa strona jest równa prawej. No i w ten sposób, słuchajcie, się liczy te równania. Dobrze, to takie Wam zrobiłam króciutkie trzy przykłady. Oczywiście, jeżeli ktoś chce więcej, to może szukać, gdzieś szperać. Są różne inne filmiki, w innych filmikach czasami pokazują inne metody rozwiązywania równań. Wiecie, to jest obojętnie, jak ktoś sobie to wyliczy. Może to ktoś nawet i w głowie liczyć, bo ja mam takich super szpeców, że w głowie liczą. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Musi wyjść dobry wynik, tak? Jak wyjdzie dobry wynik, to jest świetnie. Ale jeżeli ktoś lubi sobie lepiej rozpisywać, bo wtedy to bardziej widzi, no to wtedy może sobie wszystko tak robić, jak ja pokazałam, albo możecie sobie inne filmiki znaleźć i innymi metodami liczyć równania, bo naprawdę metod jest więcej. Ja lubię sobie tak robić, no i taki Wam sprzedałam przepis, żeby to rozwiązać. Dobrze, no to do zobaczenia.